Cześć, witam Was w mojej kuchni. Na moim wideoblogu na YouTubie znajdziecie przepyszne, naprawdę przepyszne pampuchy, ale dlaczego nie zrobić czegoś innego, też z ciasta drożdżowego, też na obiad, a to będą oczywiście czeskie knedle, tak jak podają to Czesi według ich własnego przepisu narodowego, tak postaram się zrobić, zobaczmy. To są wszystkie produkty, jakie będziemy używać, no przecież oczywiście wiecie, mąka jest potrzebna, półtorej szklanki mleka, to jest ważne, półtorej szklanki i sól do smaku, cukier dla drożdży, oczywiście drożdże, tutaj jest 50 gramów drożdży, jedno jajo i bardzo ważna rzecz, bułka, ale ta bułka jest czerstwa, zobaczcie, ona nie jest świeżutka, jest taka jednodniowa, trzymana w folii, żeby lekko zczerstwiała. Żeby zrobić te pyszne knedle, potrzebujemy tak zwany zaczyn albo rozczyn, jak kto woli. Wlewam tu półtorej szklanki mleka do garnka i podgrzewam, już gaz podpaliłem, a to po to, żeby rozczyn był ciepły. Drożdże uwielbiają ciepło, ale nie za wysoką temperaturę, dlatego że do 40 stopni możemy grzać wszystko, bo powyżej 40 stopni drożdże po prostu umierają, nie działają już później. Drożdże to są małe grzyby i ta temperatura im szkodzi. W wyniku tego, że będą tam pracować razem z cukrem i z mąką, wytworzą dwutlenek węgla i w sposób ten właśnie ciasto nam pięknie urośnie i tak chcemy uzyskać. Pamiętajcie, żeby nie było mleko zbyt ciepłe. Sprawdzamy łyżeczką na smak. Lekko, letnie. Takie ma być. Mleczko już się zagrzało, więc wkruszam tutaj moje drożdże. Wkruszam je delikatnie i rozpuścimy je zaraz. Ale przed zamieszaniem jeszcze wsypujemy dobrą, solidną łyżeczkę cukru. Mleczko będzie lekko słodkie, a drożdże uwielbiają cukier. Wiecie przecież, co się robi z drożdży. A tutaj teraz sypę też mąki, także pokryć to mleko i teraz wszystko razem zamieszamy. Drożdże troszeczkę niech się rozpuszczą, one zaczną tu pięknie pracować. Sprawdziłem tutaj temperaturę jeszcze raz, posmakowałem, jest fantastyczna. Kiedy drożdże wykonują ciężką pracę, my rozprawimy się z bułką. Tniemy ją na początek na pasterki, takie pół centymetra powiedzmy. I teraz już tniemy bułeczkę na słupeczki, a oczywiście słupeczki tniemy na kosteczkę. No i bułeczka już pięknie pokrojona w taką różną kostkę, całkiem niezła. No to teraz odmierzamy pół kilograma mąki, ale jednocześnie przesiewamy tą mąkę. Ja tu pod spodem mam wagę, no i prawie pół kilo jest. Teraz na to wsypuję łyżeczkę soli. Bardzo delikatnie tą sól wymieszam z tą mąką, dlatego że nie możemy tej pulchności mąki teraz zniweczyć. Ona musi być właśnie napowietrzona. A my zajrzyjmy do naszych drożdży. Zobaczcie, jak one pięknie urosły. Tutaj sobie dotknę. O, jakie są mięciutkie, puszyste. Tak właśnie działają. Tak działa dwutlenek węgla. I pozostało nam tylko rozprawić z jajkiem, czyli wbijam je tutaj do miseczki i rozprowadzimy je tak, żeby później ładnie nam wszystko się wymieszało z ciastem. Naszykuję sobie porządną łychę do mieszania i zobaczcie, ile tych drożdży się narobiło. Ten rozczyn jest przepiękny. Wrzucimy go tu. Na to wlejemy jajo. No i co? Musimy to teraz wymieszać. Czyli zaczynam wyrabiać łychą i tak pewnie skończę. Ciasto może być troszeczkę, może nie rzadkie, ale takie no miękkie, luźne, dlatego że później po wyrośnięciu wrzucimy do niego naszą bułę, a ona wciągnie i nam to ciasto troszeczkę zrobi bardziej ściągnięte. Ale ciasto nam wyszło super w sam raz, ja je wyrabiam tak właśnie podrzucając, jakie się robi cudownie gładkie, właśnie o to chodzi. Na powietrze jeszcze chwilę i już odstawiamy pod ściereczkę do wyrośnięcia. O, tak zostawimy. Słuchajcie, minęło blisko pół godziny. Widzę, co się tam dzieje w tej misce. Zobaczmy. No właśnie, już odkrywam. Ta-dam! Piękne ciasto, bo taka kuleczka się pięknie zrobiło. Operując w tej misce, brutalnie wsypę tutaj tą bułkę i musimy to ciasto przerobić po prostu. Ono jest mięciutkie, puszyste, ale właśnie o to chodziło, żeby nam się bułeczka tu wkomponowała. Teraz już robimy to rękoma, inaczej nie da rady. Ciacho już pięknie wyrobione, przyjrzyjcie się, tak właśnie bułka się wkomponowała i teraz właśnie obsypuję je obficie mąką, tak żeby nam później się nie kleiło i na stolicy, żebyśmy mogli pięknie formować sobie nasze kluchy. A to ciasto już teraz przykryłem ściereczką i znowu czekamy 20 minut. Jednak w tym czasie naszykujcie sobie największy garnek, jaki macie w kuchni i tu będę gotował na wodzie nasze kluski, więc zaraz włączymy wodę, żeby ta woda się zagotowała, bo akurat 20 minut to będzie ok. Moi drodzy, minęło jakieś 15 minut, muszę to przyspieszyć, bo głodni już jesteśmy. Odkrywam, no pięknie urosło, może nie podwoiło jeszcze swojej obietności, ale to wystarczy w tym momencie. Podsypuję stolicy trochę mąką i wyrzucę
wrzucamy tutaj nasze ciasto. Otworzymy najpierw taki wałek, podzielę na trzy części. Raz, dwa cięcia. Trzeba wszędzie otoczyć mąką i uformuję takie wałki, nieduże na razie. I niech chwilę jeszcze poleżą pod ściereczką. Woda już wrze, solidnie ją solę trzema łyżeczkami czubatymi. Wrzucamy każdą kruchę delikatnie na wrzątek. To na środek, bo jest największa. I tak pięknie wyglądają we wrzątku. Oczywiście przykrywamy je, one muszą się gotować, jednocześnie parować. I co, widzieliście kiedyś takie czary? Teraz te kluski będą się tam gotowały jakieś 5 minut na jednej stronie i później po 5 minutach odwracamy je, na żeby na drugiej stronie gotowały się jeszcze jakieś 3 minuty, nie więcej. Pamiętajcie, gdyby chciało wam to kipieć, uchylcie trochę pokrywkę, żeby wam tu nie wypłynęło wszystko. Kurczę, kluchy potężnie urosły, muszę je tu jakoś przewrócić. O, pięknie. Druga, dawaj. Super. I przewracaj się ty. Dobra. No i to jest ten efekt. Przepiękne knedle czeskie, ręcznie robione, nie jakieś tam sklepowe. Cudowna sprawa. Wezmę się za tego największego, żeby pokazać wam w przekroju, jak pięknie wyglądają. Jest pięknie ugotowany. Bułeczka tutaj pięknie się komponuje. Jest na pewno przepyszny. Ja już szybko przygotowuję obiad. A oto danie dzisiejszego dnia. Piękne knedle czeskie, to już widzieliście. Kapusta, młoda kapusta, mamy wiosnę. Cudowna sprawa, też na moim kanale znajdziecie. I oczywiście do tego bitki, ale to jest nasz najważniejszy składnik. Pozwolę sobie tu jeden kawałeczek zjeść na waszych oczach. Zobaczymy, jak smakuje. To drożdżowe ciasto, ta buła jest wspaniała. Z sosem i z naszymi bitkami będzie doskonała. Szukajcie moich innych filmów na YouTubie. Patrzcie, co mam do napisania na Facebooku. Szukajcie też mojej strony internetowej, Żona Gotuje. Tam znajdziecie przepis krok po kroku. I już siadamy do obiadu. Cześć, tak ma być.